Niepełnosprawni z powiatu tczewskiego mogą skorzystać z pomocy finansowej oferowanej w ramach programu Aktywny Samorząd. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła oczekiwane przez środowisko niepełnosprawnych zmiany w programie Aktywny Samorząd. Pomoc otrzyma kolejna grupa ludzi wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji. Koresponduje to z celami przewidzianymi w programie rządowym Dostępność Plus. Starostwo powiatowe kontynuuje ten program pomocowy z wprowadzonymi zmianami. Te zmiany dotyczą właściwie w szczególności dla osób z dysfunkcją słuchu, wzroku, jak również osoby, które mają problemy z poruszaniem się, ale nie tylko, tych obszarów jest bardzo wiele. Można uzyskać dofinansowania na przykład na kurs na prawo jazdy, czego wcześniej nie można było robić, refundację tego kursu dla prawo jazdy, dostosowanie samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również podjęcie studiów na poziomie wyższym oraz refundację albo dofinansowanie dla osób, które potrzebują opieki w celu właśnie podjęcia ponownej aktywizacji zawodowej. Proszę powiedzieć, kto konkretnie może z tego skorzystać? Osoby uczące się, pracujące czy emeryci? Do jakiej grupy wiekowej ten program jest adresowany? To są osoby do 18 roku życia. Powyżej 18 roku życia, w wieku aktywności zawodowej, są też przewidziane możliwe obszary dla osób na emeryturze. Także tych obszarów jest naprawdę bardzo dużo, nie sposób ich teraz wszystkich wymienić, dlatego serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową www.powiat.tczew.pl, gdzie klikając w baner Aktywny Samorząd można się zapoznać z pełną informacją na temat tych obszarów, pobrać wnioski, zobaczyć jakie możliwe są formy dofinansowania, w jakich kwotach. Nasi pracownicy również z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące tego programu. Osobiście u nas w Starostwie Powiatowym w Tczewie Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON można uzyskać również informacje telefonicznie pod numerem telefonu 58 77 34 917 lub 913. Na jakie kwoty mogą liczyć adresaci programu Aktywny Samorząd i czy wymagany jest od nich wkład własny? W zależności od obszaru ten wkład własny się różni. Jest to od kilku procent maksymalnie do 25%, w zależności od tego, jakich potrzeb beneficjent potrzebuje. I są też oczywiście obszary, które nie wymagają wkładu własnego. Tak samo kwoty dofinansowania są też bardzo różne, od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych. Nowością w tym programie jest również możliwość uzyskania dofinansowania na zakup wózka transportowego, tak zwanego skutera, i to dofinansowanie można uzyskać nawet do 10 tysięcy złotych. Aby skorzystać z dofinansowania, niepełnosprawni muszą złożyć odpowiednie wnioski. Wnioski można składać jeszcze przez cały okres września. Dostępne one są oczywiście na naszej stronie internetowej, w siedzibie starostwa, a należy je składać do biura obsługi klienta starostwa powiatowego w Tczewie, znajdującego się na parterze budynku w godzinach pracy urzędu.